Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. W czasie mojej wędrówki, gdy spotkałam te niezwykłe stworzenia, otrzymałam przekaz od tej siły wyższej, siły boskości. Nieważne jak ją nazwiemy, ona jest uniwersalna. Przekaz, który jest niezwykle ważny, szczególnie teraz, gdy zbliża się nasz rytuał wysiewania marzeń, anielski rytuał wysiewania marzeń 1 lutego. Poprzez kontakt ze zwierzętami otwieramy nasze serce. Nasze serce rozkwita jak taki piękny kwiat i nasze wibracje podnoszą się. A czym wyższe są nasze wibracje, tym szybciej możemy przyciągnąć do naszego życia miłość, szczęście, spełnienie, zdrowie. Wszystko to, co jest najgłębszym naszym pragnieniem. Czyli zwierzęta są kluczem do tego, by otworzyć nasze serce i podwyższyć nasze wibracje i automatycznie nawiązać kontakt z tą siłą boskości, nawiązać kontakt z tą siłą światła, siłą anielską i przyciągnąć do naszego życia wszystko to, czego pragniemy na zasadzie prawa przyciągania, czyli wibracje miłości, które będą w naszym sercu, będą przyciągać podobne wibracje, czyli szczęście i spełnienie. Zwierzęta są kluczem, kluczem do naszego własnego szczęścia, do Twojego własnego szczęścia. Dlatego tak ważne jest, aby zmienić stosunek do każdego zwierzątka i to nie tylko do kota czy psa, które jest tym zwierzątkiem domowym, ale do każdego innego stworzenia, które żyje wokół Ciebie. Kochając inne stworzenia, szanując inne stworzenia, Twoje serce się otwiera, Twoje wibracje się podwyższają i w ten sposób na zasadzie przyciągania, na zasadzie rezonansu przyciągasz do siebie miłość, szczęście i spełnienie. Czyli zwierzęta są nie tylko takimi przewodnikami w świecie duchowym, tak zwane zwierzęta mocy, które przekazują nam pewne ważne informacje, ale są one również kluczem, by otworzyć nasze serce, by otworzyć Twoje serce i przyciągnąć do Twojego życia to, co najwspanialsze. Dlatego jeszcze raz zachęcam Cię do tego, by nawiązać świadomy kontakt z każdym stworzeniem wokół Ciebie. I jeżeli już jesteś na drodze wegańskiej, to jest to taki pierwszy podstawowy krok, ponieważ rezygnując z jedzenia zwierząt, automatycznie nawiązujemy z nimi zupełnie inny kontakt. I tego Ci życzę, aby poprzez kontakt ze zwierzętami, poprzez kontakt z tymi wszystkimi niesamowitymi istotami wokół Ciebie, Twoje serce mogło się otworzyć, Twoje wibracje mogły się podwyższyć i by tylko te energie pozytywne, dobre, cudowne miały do Ciebie dostęp i by Twoje życie było lustrzanym odbiciem Twojego serca. Czyli wszystkie negatywne energie zostaną daleko od Ciebie i Twoje życie wypełni szczęście i spełnienie. I to chciałam Ci dzisiaj przekazać, abyś zwrócił uwagę na zwierzęta wokół Ciebie i aby Twoje serce mogło w pełni otworzyć się w kontaktach z tymi cudownymi istotami wokół nas, innymi ziemianami. Twoja Maria Bukarty.